witamy Państwa w czarodziejskim, wspaniałym, zarąbistym filmie o Gregorze. A kręci to telewizja Fotoplast. Słyszeliśmy właśnie, że pierwsze jakieś informacje możemy zdobyć tutaj w fryzjera. Gregor tu przychodził za swoich najlepszych lat. Idziemy. Telewizja Fotoplastiko. Czy znasz może Gregora? Gregora? Oczywiście, stworzył najlepszą fryzurę ubiegłego roku. Fryzura Gregor na imprezie, zaczesany do góry. Czy to jedyna fryzura, jaką tworzył Gregor? Nie, ten rok przewidujemy, że będzie należał do fryzury Izzy Grzegorz. Dziękuję bardzo. Następny proszę. Jak to ma być? No jak to jak? Normalnie, na Gregorze, jak myślę. Telewizja Fotoplastyka. Jesteśmy w tej chwili pod fabryką mebli. O, właśnie zauważyłem idącego dyrektora w naszym kraju. Halo, przepraszam, możemy pana poprosić na chwileczkę? Czy zna pan Gregora? Proszę pana, Gregora oczywiście. Pracował u nas przez 4 lata. Był bardzo dobrym pracownikiem. Nieraz pracował na 4 zmiany. Był bardzo pracowity, zdyscyplinowany. Niestety, był z nim jeden problem. Zawsze lubił udawać krzesło. Te tłumy młodych dziewczyn przesiadujące na nim od rana do wieczora. Wie pan, nam to nawet nie przeszkadzało. Niestety, mężczyźni reagowali na to trochę. Musieliśmy się z nim rozstać. Jednak, aby nie pozbawić kobiet tej przyjemności, wypuściliśmy specjalną serię krzeseł o nazwie Gregor. Odzwierciedlały one wszystkie anatomiczne uwypuklenia Gregora. Proszę pana, to był hit sezonu. Sprzedaliśmy je w milionach sztuk do Chin, Azji, cała Europa, Ameryka. Dzisiaj, nawet dzisiaj przyszło zamówienie na 2000 krzeseł do Chin. Rzeczywiście, a tu widzę, że kolejne na 3 miliony? Tak, 3 miliony to jest sprzedaż tylko w zeszłym miesiącu. Planujemy wypuścić również serię innych mebli. Dziękujemy panu za poświęcony czas i rozmowę. Dziękuję. Gdzie leżysz z tymi krzesłami? Kurczę, zobacz. W sumie kręcimy materiał Gregorza, a to naprawdę normalnie mało ludzi w ogóle chodzi. Ja nie wiem, co tu się może dzieje. Polska! Biała czerwoni! Polska! O, mamy kibica! Przepraszam! Słucham. Przepraszam! Czy znasz może Gregora? Gregora? Wszyscy znają Gregora! Panie, jak my na żylecie z Gregorem policjantów laliśmy, on doganiał ich i na gołą dupę ich lał. Taki kulturalny człowiek. Dobra, kończę, bo koledzy czekają. Czy na panu Gregora? Pewnie, cały świat Gregora zna. Najlepszy przykład tego jest, że pojechał Gregor do Watykanu na audiencję do papieża, stoi obok papieża, a turyści się pytają. Ludzie, kto to jest ten gość, który stoi obok Gregora? To ułożony człowiek, żeśmy do kościoła razem chodzili. Do kościoła żeśmy razem chodzili. Do mszy żeśmy służyli. Tutaj taką czapeczkę nawet papieża trzymał, wie pan? Halo! Znasz Gregora? No, to nie jest tak Gregora. On się strzesł naszego podziemia. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Troszkę pełna ręce roboty mam. Cześć! Przepraszam, czy zna pani Gregora? Gregora, panie Gregora, ja znam, to wielki podróżnik. Jadąc do Krakowa ekspresy, łapie na stopa. Telewizja Fotoplastikon. Rozmawiamy z kierownikiem budowy, panią Ewą. Dzień dobry, bardzo miło. Czy zna pani Gregora? Gregora. Panie Gregora, kto by nie znał Gregora? Pani osiedle budowaliśmy. Na 5 lat inwestycja była przewidziana i żeśmy poszli na weekend do domu i co? Gregor w weekend jeden postawił. Sam taczkami nosił, woził, malował, rusztował, budował. Pani, spojrzy pani. Właśnie spójrz. Ty tam! Gdzie ty z tymi taczkami? Gdzie? Telewizja Fotoplastiką. Jesteśmy w bardzo ruchliwym miejscu na rynku w Żardowie. Przepraszam, czy zna pan Gregora? Halo? Gregora! Gregora? A, Gregora! Panie! To był taki człowiek. Razem żeśmy cebulę sprzedawali.
Panie, on żeby zachęcić klienta, to panie wiesz co pan robił? Pół wiaderka cebuli zeżar, bo żeby pokazać jaka delikatna. Tak, panie, taką cebuleczkę, piękną, zdrową, ja cebulkę. A pora! Panie, jak on zachęcał ludzi do tego pora, on zeżar też tu był tego pora, a por ze wstydu zwiączał. Panie, ja nie mogę. Ale cebulka piękna, zdrowa. W tej chwili idziemy szukać śladów Gregora jeszcze w innych miejscach.